Panią Sołtys Gamowa, jak można przypomnieć swoją godność? Stefania Pędziorek. Pani Stefanio, Gamów jest teraz takim centrum w ogóle rozrywki. Wczoraj tutaj konie, dzisiaj maszyny rolnicze. Drugi raz z kolei, to w zeszłym roku się to rozpoczęło, bo pierwszy rajd, nie rajd, tylko rajtowanie. No i w tym roku się to powieliło i bardziej upiększyło. Nie? Pani Sołtys właśnie, ale macie w tym roku taka impreza, która Was może charakteryzować na przyszłe lata. Właśnie ten przegląd, taka parada maszyn rolniczych, takich klasyków, starych maszyn. Które mają no, pół wieku czasem albo coś w tym stylu. Jak pani to traktuje jako taką wizytówkę wsi, jeżeli chodzi o ten sezon dożynkowy? Kultywowanie tradycji, szukanie jeszcze starych. Starych maszyn. No, jak odpowiedzieli na to mieszkańcy? Bo widziała nawet. Widzi pan odzew? No. Na razie. Nie było, tylko były plakaty i na tym się skończyło. Aha, i już i jest nikt, tego, nikogo tam nie chodził, nie spisywał. No. I taki odzew był z plakatów, jeden dzieje. Drugiemu coś tam powiedział. I się dzieje, bo widziałem, tam wyprowadzają z poszczególnych gospodarstw i będą, rozumiem, tworzyć tą taką kawalkadę, tak, taki korowód i pojadą. Tradycja dożynek, bo to jest takie istotne pytanie, bo one nie są łatwe dzisiaj do organizacji. Coraz trudniej właśnie organizować, te młodsze pokolenia tak trochę inaczej do tego podchodzą. No, znaczy jaki pani ma sposób? W naszym sołectwie jeszcze jako tako to się wszystko tak płynnie idzie, nie trzeba się prosić, tylko to idzie tak. Czyli może im mniejsza miejscowość, tym łatwiej to... Jest grana wioska, o. No. Jest grana, tylko się coś powie i... Idzie, tak. Dobra. Także nie ma co narzekać. Dobra, fajnie, bardzo dziękuję.